Dzień dobry. Jesteśmy w królewskim Krakowie. Piękny widok na Wawel, przynajmniej z drona. Muszą Państwo uwierzyć na słowa, że to, co za mgłą rysuje się za mną, to również Wzgórze Wawelskie. Jesteśmy w Krakowie. Może nawet z naszego drona będziemy za chwilę w stanie pokazać również miejsce, gdzie my jesteśmy. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nasza podróż po południu Polski, tak, proszę Państwa, to podróż związana z powstającym kolejnym odcinkiem serialu Zgoda. O szczegółach pewnie będziemy mówić niedługo. Za nami trzeci, no w zasadzie przed nami trzeci dzień zdjęciowy w trakcie tej podróży. Tych dni kilka już było. O szczegółach pewnie będziemy niedługo informować. Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Michał Rachoń Jedziemy. Witamy na antenie Republiki w Domu Wolnego Słowa. Witam w towarzystwie Anny Zyzek Majdrzewieckiej i Mariana Kowalskiego. Witam Was bardzo serdecznie. W nocy informacje sensacyjne, takie chyba trzeba nazwać. Nasza relacja, Janusz Rzyczkowski całą noc raportował i zbierał informacje na ten temat. Za chwilę przypomnimy te najbardziej interesujące, dotyczące tego, co wydarzyło się w nocy, wieczorem. Za chwilę o tym zresztą porozmawiamy. Szanowni Państwo, wczoraj bowiem podane zostały informacje dotyczące tego, co stało się z prezydentem Wrocławia Jackiem Sutrykiem. Jacek S. stoi pod zarzutem wręczenia korzyści majątkowej byłemu rektorowi Collegium Humanum i była to łapówka, która była wręczona w zamian za to, aby Jacek S. otrzymał dyplom ukończenia studiów podyplomowych MBA, mimo że tych studiów nie ukończył. Były jeszcze inne zarzuty również w stosunku do Jacka S., a mianowicie po uzyskaniu tego dyplomu Jacek S. posłużył się nim w kilku podmiotach samorządowych na terenie Polski i na tej podstawie, wiedząc, że jest to dokument niezbędny, aby zasiadać w radach nadzorczych, wyłudził łącznie ponad 230 000 złotych. Przypomnijmy, bo sprawa dotycząca Collegium Humanum budzi emocje, w dużej części zdrowe, bo sprawa jest sprawą skandaliczną, ale wbrew temu, co chciałby salon medialno-polityczny III RP, jest to historia ponadpolityczna. Wygląda na to, że wbrew życzeniom dużej części politycznego establishmentu, ludzi, którzy z tą instytucją mieli dużo wspólnego, znajdziemy po wszystkich stronach politycznego sporu, który odbywa się w Polsce. Wczorajsze decyzje prokuratury, czy nocne decyzje prokuratury w wypadku Jacka Sutryka, który został, przypomnijmy, wczoraj wieczorem zatrzymany, zostały podsumowane taką decyzją prokuratury. Bardzo proszę. Jacek S. stoi pod zarzutem wręczenia korzyści majątkowej byłemu rektorowi Collegium Humanum i była to łapówka, która była wręczona w zamian za to, aby Jacek S. otrzymał dyplom ukończenia studiów podyplomowych MBA, mimo że tych studiów nie ukończył. Sam Jacek Sutryk po wyjściu z prokuratury wydał oświadczenie. Złożyłem obszerne wyjaśnienia po tym, jak pan prokurator postawił mi zarzuty. Na większość tych spraw rozmawialiśmy już prawie 2 lata temu, bo tyle ta sprawa trwa, w związku z tym to nie są dla mnie jakoś tam nowe rzeczy. Nowe może nie są, ale absurdalne są, także myślę, że będziemy je chcieli wszystkie bez wyjątku wyjaśnić. Tyle w mojej sprawie. Będę oczywiście o wszystkim na bieżąco informował, bo tu nie ma żadnego z tym kłopotu. Jadę do Wrocławia pracować, bo tam mamy dużo spraw. Nie wręczyłem żadnej łapówki, to jest jeden z... i o tym też będziemy pewnie rozmawiać. Nie mogę, proszę wybaczyć, nie mogę mówić o szczegółach. Nie, to, że musimy wracać, to jest jakby pierwsza sprawa, ale druga sprawa, że to reszta się pojawi w komunikacie prokuratury, ale myślę, że Państwo to rozumiecie. To, co ja będę mógł mówić ze swojej strony, będę o tym informował. Uważam, że można by to inaczej zorganizować, tym bardziej, że o większości tych spraw rozmawialiśmy właśnie prawie 2 lata temu, ale rozumiem, taka jest linia prokuratury. Moją jest po prostu złożyć obszerne wyjaśnienia. Większość tego czasu dzisiaj tutaj spędzonego zresztą spędziłem na czekaniu, a nie na składaniu tych wyjaśnień. Informacja o zatrzymaniu prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka zrobiła wrażenie i to zrobiła wrażenie na tym środowisku politycznym, z którym w pewien sposób Jacek Sutryk jest związany. Widać to było bardzo dobrze w trakcie jednego z wywiadów, kiedy minister rządu Donalda Tuska dowiedział się o tym od prowadzącej z nim wywiad dziennikarki. Spójrzmy, jak to wyglądało. Z ostatniej chwili mamy informację, proszę Państwa. Jacek Sutryk zatrzymany przez CBA dzisiaj rano do sprawy podejrzenia przestępstw i nieprawidłowości w Collegium Humanum na polecenie prokuratora. Agenci CBA zatrzymali prezydenta Wrocławia. Sławomir Nitras to ten sam człowiek, który mówił o opiłowywaniu katolików. To w gruncie rzeczy dobra wiadomość, bo być może kody kulturowe jednak zakorzenione są tak głęboko, że jak trwoga, to do Boga. Może tak to należy zinterpretować. Właśnie, sam Jacek Sutryk to polityk, którego związki z rządzącą w tej chwili koalicją są jasne, klarowne i nie podlegające większym wątpliwościom, przypomnijmy. Przed wiosennymi wyborami do samorządu Donald Tusk publicznie udzielał wsparcia Jackowi Sutrykowi, ubiegającemu się o reelekcję prezydentowi Wrocławia. Nazwisko włodarza Dolnego Śląska już wtedy wzbudzało wiele kontrowersji w związku z rozmaitymi aferami. I dlatego też gorąco namawiam wszystkich, żeby zagłosować na prezydenta Jacka Sutryka, który ma nasze oficjalne poparcie. O tym, co działo się przez ostatnie lata we Wrocławiu, mieszkańcy tego miasta opowiadali bardzo chętnie i bardzo dużo. Szerzej opinia publiczna poza Wrocławiem dowiadywała się o tym w ostatnim czasie, głównie za sprawą dziennikarskiej aktywności Marcina Torza, dziennikarza, który przyglądał się i drapał w miejscach, gdzie słychać było o ciekawych i w gruncie rzeczy szokujących informacjach różnego rodzaju. Między innymi takich, które dziś nawet kiedy się to mówi brzmią niesamowicie, a między innymi takie, przypomnijmy. Szef kierowców prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka został dziś zawieszony w pracy po ujawnieniu, że w budynku urzędu przy placu Nowy Targ działał tajny komis samochodowy. Miał go prowadzić właśnie szef kierowców prezydenta. Czekające na kupców samochody stały w urzędowych garażach. Urzędnik prezentował je klientom w godzinach pracy, a zdjęcia do ofert wykonywano w miejscach, w które zwykli mieszkańcy nie mają szans wjechać autem. Wynika z dziennikarskiego śledztwa. Jeżeli komuś wydaje się, że autokomis samochodowy w Urzędzie Miasta prowadzony przez kierowcę prezydenta to jest coś szokującego, to jeśli ktoś nigdy nie interesował się tym, co działo się, zakładam, że jednak już nie dzieje się teraz w tym właśnie Urzędzie Miasta, to proszę zapiąć pasy, bo były też rzeczy bardziej szokujące. Proszę bardzo. Urzędowe gabinety miały być sceną filmików kręconych przez 49-letnią kobietę, pracownicę Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. Urzędniczka w godzinach pracy rozbierała się przed kamerą, a nagrania zamieszczała na płatnych stronach. Szokującą informację podał niezależny kanał specjalizujący się w tropieniu nieprawidłowości w działaniach wrocławskich władz. Dziennikarze niezależni, niezależnej.pl referujący te ustalenia doprawdy starali się być tak bardzo wstrzemięźliwi w słowach, jak to tylko możliwe. Fakty pozostają faktami, interpretacje pozostawiamy Państwu. Wśród spraw, które bulwersowały opinię publiczną w Polsce po tym, jak wspomniane były doniesienia właśnie z Wrocławia, mogliśmy zapoznawać się z informacjami nie dotyczącymi tylko i wyłącznie spraw takich jak ów autokomis, czy te, nazwijmy to, sesje filmowo-fotograficzne, ale również kwestie dotyczące związków pomiędzy samym prezydentem, współpracującymi z nim podmiotami, które otrzymywały czy uzyskiwały finansowanie z budżetu miasta i ludźmi, którzy prowadzili transakcje z samym panem prezydentem. Prezydent Wrocławia pokazał swój nowy dom. To odpowiedź na pytania dotyczące okoliczności nabycia nieruchomości. Jacek Sutryk kupił bowiem dom od prezesa klubu sportowanego dotowanego przez miasto. Artykuł Super Ekspresu opisujący transakcję sprzed 2 lat sprawił, że sprawa była szeroko komentowana. Zwolennicy prezydenta akcentują, że dom na wrocławskim Sępolnie został kupiony po cenie rynkowej. Jego przeciwnicy natomiast podkreślają, że 1 600 000 złotych to niewiele jak na dużą zabytkową szeregówkę na modnym Sępolnie. Dyskusje dotyczące tego, jaki to dom, w jakim stanie jest basen, czy należy go remontować, czy nie i ile z tym jest zachodu, zostawiamy na boku, bo kwestie dotyczące tego, jak funkcjonuje Urząd Miejski we Wrocławiu, to tylko i wyłącznie kwestie, które możemy porównać do bardzo wielu innych samorządów w Polsce, w których tego rodzaju pytania i wątpliwości pojawiają się od wielu lat, pomimo tego, że wspomniany już medialno-polityczny kartel III RP jest przekonany, że to właśnie samorząd jest miejscem i strukturą w państwie polskim, w którym sukcesy gonią sukcesy. Ci, którzy przyglądają się z bliska samorządowym sprawom Rzeczpospolitej, nie do końca są o tym przekonani. Między innymi o tym porozmawiamy dziś w moim programie. Michał Rachoń. Jedziemy.